Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie. Rewolucję z ducha, czas zacząć. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec dr Michał Paluch, dominikanin, teolog, a poza tym dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Wszystko się zgadza. Witam serdecznie ojca. Zacznijmy od tego, zanim ojciec został dominikaninem, podejrzewam, i zanim ojciec został teologiem i jeszcze do tego dyrektorem Instytutu Tomistycznego, to był ojciec świeckim człowiekiem. Pamięta ojciec pielgrzymki Jana Pawła II do Polski? Tak, pamiętam pierwszą pielgrzymkę. Brałem udział w spotkaniu z Janem Pawłem II w Gębarzewie. Wtedy miałem 11 lat, więc to... Niewiele treści intelektualnych z tego mi zostało, natomiast pamiętam to niezwykłe wydarzenie, to znaczy, że właśnie z tego czasu została mi pamięć niezwykłego entuzjazmu ludzi, z którymi tam byłem razem, no i takiego wyjścia we wspólnotę, jeśli tak można to określić, prawda? Razem z rodzicami, że nagle zaczynamy tworzyć coś takiego dużo szerszego niż to, do czego jako dziecko byłem przyzwyczajony. Natomiast dwie kolejne pielgrzymki, oczywiście tam już przeżywałem dużo bardziej świadomie, w czasie pielgrzymki w 83 roku byłem w liceum muzycznym w Poznaniu i pamiętam, że wybieraliśmy się na spotkanie z papieżem, skakając z okna w naszej bursie, bo mieszkałem w bursie szkół artystycznych, nie wolno było wyjść. Jedyną osobą, która załatwiła sobie oficjalne pozwolenie rodziców, które musiało zostać uhonorowane przez zarządzających bursą, był Tadeusz Bartoś, z którym mieszkałem w jednym pokoju, notabene. Tak. Natomiast 87 rok, to była pielgrzymka tuż przed moim wstąpieniem do zakonu, wtedy byłem i na Zaspie, i w Szczecinie. No, co tu dużo mówić. Czułem, że to moje powołanie do kapłaństwa rodzi się na pewno pod wpływem przesłania papieskiego, pod wpływem może nawet nie jakiejś określonej oczywiście intelektualnej treści związanej z tym pontyfikatem, ale pod wpływem spotkania z autentycznym człowiekiem, kimś, kto żyje tym, co głosi, czuje się powołaniem GP2. Czyli może ojciec powiedzieć, że jest papa boysem, tak zwanym. Jestem papa czasami, boysem. Czasami tak, tak się określa to powołanie. Oczywiście wiele rzeczy później we mnie uległo przeformułowaniu, natomiast na pewno to jest poryw związany z Janem Pawłem II, który mnie doprowadził do zakonu i do kapłaństwa. Ojciec Święty miał taki charyzmat porywania, by miał charyzmat świadka. Ja myślę, że on po prostu był. Bo na czym polega, myślę, wielkość człowieka, którego możemy ośmielić się nazwać świadkiem, że no właśnie jak on je ciastko, czy pije szklankę wody, czy w ogóle wykonuje najprostsze gesty, to doświadczamy, że w tym jest coś autentycznego, prawda? Że jest w tym coś pięknego i myślę, że to porywało w czasie całej jego historii. Święty Tomasz jest podobny jakoś? Święty Tomasz, myślę, że był człowiekiem w tym sensie podobnym do Jana Pawła II, że był też całkowicie pochłonięty przez pytanie, kim jest Bóg. I w związku z tym, kim jest człowiek. Jeśli szukać jakiejś tutaj najważniejszej zbieżności między tymi dwoma panami, wielkimi panami, niestety po przypadkach już naszej historii, to wydaje mi się, że to jest pasja poszukiwania odpowiedzi na te dwa fundamentalne dla każdego z nas pytania. Proszę pamiętać, że średniowieczna teologia była skoncentrowana na Bogu, ale to oznaczało, że w sposób niesłychanie systematyczny i wnikliwy zajmuje się antropologią. Zajmuje się antropologią, dlatego że człowiek jest obrazem Boga. I jeśli zrozumiemy, w jaki sposób należy odnieść do siebie intelekt i wolę, a jeszcze do tego wszystkiego uczucia, no to znajdziemy podpowiedź, w jaki sposób my powinniśmy myśleć o tym, kto jest pierwowzorem obrazu. W jaki sposób możemy myśleć o Bogu trójjedynym, jego trójjedyności. Wiadomo, że to jest czas, kiedy dominuje augustyńska
koncepcja wykładni Trójcy Świętej na przykład, prawda, która odwołuje się do tych podstawowych władz ludzkich. No i właśnie w związku z potrzebą tutaj opisania prawdy o Bogu, bardzo poważne studia antropologiczne będą właściwie przez wszystkich po kolei scholastyków podejmowane. Jeśli pamiętamy o tym, że Jan Paweł II właśnie z antropologii, z antropologicznej refleksji uczyni no, przestrzeń spotkania ze współczesną kulturą, na tym się skoncentruje, będzie nieustannie jakby do pytania o człowieka wracał po to, żeby poprowadzić dalej do pytania o Bogu, o Boga, no to widzimy tu olbrzymią zbieżność między... Zbieżność, a jednocześnie jednak różnicę, no, nie chcę mówić o różnicy myślicieli, tylko różnicy czasów. Jednak średniowiecze zaczynało rzeczywiście od Boga zazwyczaj. To był punkt wyjścia. I od tego punktu, to zresztą nawet widać już po średniowieczu, Kartezjusz no mniej zaczynał od Boga, on też dochodził do Boga, to już jest zmiana, ale zaczynało od Boga średniowiecze. Współczesność jednak i tutaj, i Tomasz zaczynał też od Boga. Przechodził do człowieka, żeby lepiej zrozumieć Boga. Jan Paweł II jednak zaczyna bardzo współcześnie, od człowieka. Nawet widać w katechezach, tak? Zaczyna się od kateches o małżeństwie i rodzinie, później jest katechez o Bogu Ojcu, o Bogu Synu i o Bogu Duchu Świętym. Więc jak gdyby ta kolejność jest odwrócona. Tak, ja myślę, że to się wiązało także z różnicą wrażliwości, jeśli tak zestawiamy ze sobą tutaj Tomasza i Jana Pawła II. Tomasz z pewnością był przede wszystkim teologiem. A myślę, że Jan Paweł II był przede wszystkim kapłanem. To znaczy kimś, kogo interesowało, żeby człowieka doprowadzić do pytania o Boga, by też zarysować, jaka jest odpowiedź głoszona przez Kościół od wieków. Natomiast ja myślę, że Jan Paweł II to nie był ktoś, kto byłby zainteresowany przede wszystkim spójnością proponowanej przez siebie doktryny, wykładni. On oczywiście jako filozof o to starał się dbać, Ale myślę, że jego pasja to była pasja głoszenia, niesienia słowa wolności, słowa miłości, słowa, które musiało gdzieś znajdować swój początek w refleksji i antropologicznej, i teologicznej światu. Oczywiście, że był wielkim kaznodzieją, głosicielem prawdy o Bogu. Chcę ci powiedzieć, że w jakimś sensie filozofia dla Jana Pawła II, to zresztą no, widać choćby w Miłości i Odpowiedzialności, była narzędziem, była taką niewolnicą, żeby posłużyć się tym średniowiecznym językiem, niewolnicą nawet nie tyle teologii, ile głoszenia wiary, ile ewangelizacji. Myślę, że przede wszystkim tak. Ja tak odbieram jego pracę intelektualną. Ona zawsze była wpisana w jego kapłaństwo. Przede wszystkim była pracą kapłana. Podczas gdy, wydaje mi się, w przypadku Tomasza, no dużo bardziej chodzi mu o pewną całość. Oczywiście też jest prymat tego, co dane, tego, co mnie poprzedza, tego, co nie jest wygenerowane przez moją refleksję. Natomiast i w tym sensie oczywiście punkt wyjścia jest także związany z objawieniem i to jest praca kapłana, ale w dużo większym stopniu zależy mu na pewnej całościowej wykładni. A może wynika to z tego, że świat się zmienił. Święty Tomasz mógł sobie pozwolić na tworzenie, posłużę się takim terminem, którego nie lubię strasznie ze współczesnej filozofii, wielkich narracji, czy wielkich systemów po prostu. To była jednak myśl także systemowa. Jan Paweł II mógł sobie już na to pozwolić mniej, przynajmniej w dziedzinie filozofii. Świat współczesny nie lubi tak wielkich narracji, o ile one nie są religijne. Tutaj religia trochę osłabia ten kontekst niechęci. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz nie mniej istotna. Święty Tomasz działał w świecie, w którym istnienie Boga było czymś oczywistym, było czymś w zasadzie niekwestionowanym. Można się było spierać o naturę tego Boga, można się było spierać ewentualnie o to, czy Jezus Chrystus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. No to były spory, które mogły się toczyć. Też w dość ograniczony sposób, bo jak gdyby dogmatyka katolicka jednak w łacińskiej Europie pewne kwestie rozstrzygała ostatecznie i ludzie się często nawet o nie pytali. Nie dlatego, że nie mogli, tylko dlatego, że nie mieli takiej potrzeby. Dla Jana Pawła II ten fundament absolutny Tomaszowy, że Bóg jest,
że jest ten, który jest, no już nie istnieje w tym świecie, w który, no może nie wchodził, ale w którym żył i funkcjonował Jan Paweł II. Oczywiście. Na pewno jest tutaj różnica kontekstów, w którym myśli święty Tomasz i myśli Jan Paweł II. Natomiast jest jeszcze jeden chyba tutaj bardzo istotny element zbieżności w ich wrażliwości. Każdemu z nich zależało na tym, żeby spotkać się z najważniejszymi prądami kultury swego czasu, prawda? Dla Tomasza będzie to arystotelizm. Prawda? Co, przyjęcie Arystotelesa jako podstawy dla swojej wykładni, no to jest decyzja niesłychana w połowie XIII wieku, no bo decydujemy się, żeby tworzyć swój całościowy opis tajemnicy Boga, człowieka i świata, odwołując się do pism myśliciela, które jeszcze w latach 40. XIII wieku były zakazywane na Uniwersytecie Paryskim, to znaczy nie wolno było ich studiować. To od wyłącznie ponad 10 lat wolno się tymi pismami zajmować, kiedy Tomasz decyduje się na to, żeby tu w oparciu o Arystotelesa próbować budować swoją filozofię i teologię. No i podobną wrażliwość widać u Jana Pawła II, któremu bardzo zależy, żeby te podstawowe intuicje tomizmu, filozofii realistycznej, on będzie to często przypominał, że to tędy trzeba dziś intelektualnie szukać, związać z nurtami ideowymi swego czasu, tymi, które wydaje się, że są najżywotniejsze. No, pamiętajmy o tym, że odwołuje się do Maxa Schellera, który bardzo interesującą propozycję przedstawił w Etyce. Odwołuje się do egzystencjalistów Gabriela Marcela, Emanuela Muniera. Także będzie zafascynowany Gilsonem i jego nowym sposobem odczytania tomizmu. Ja przyznam się, że dzisiaj z pewnym dystansem patrzę na te próby właśnie takiego, a nie innego godzenia tomizmu z prądami dwudziestowiecznej filozofii. Natomiast na tamte czasy to była propozycja szalenie odważna i potrzebna. No, trzeba było pozostać, bym powiedział, tomistą co do treści, natomiast na pewno trzeba było szukać jakiejś nowej formy ekspresji dla tych podstawowych treści, które w lekturze świętego Tomasza Jan Paweł II znalazł. Więc mówię, jestem różnie nastawiony, ale Jan Paweł II nie był tutaj, czy Karol Wojtyła jeszcze wtedy nie był tutaj odosobniony, dlatego że bardzo wielu tomistów, teologów i filozofów próbowało to jakoś łączyć. No, wyjątkami w zasadzie byli Gilson i Maritain, którzy mówili, to jest system, którego nie ma potrzeby godzić z innymi, bo wtedy się go tylko zafałszowuje. No, w Polsce Swierzaski i później Szkoła Lubelska, żeby ojca Kromca. No oni mówili, nie będziemy łączyć. Ale bardzo wielu filozofów myślało podobnie wówczas, czy teologów. No, by wymienić w Polsce tylko choćby profesora Antoniego Bazylego Stępnia, czy w mniejszym stopniu profesora Stróżewskiego, który wyruszał, można powiedzieć, z portu tomizm, ale docierał już zupełnie gdzie indziej. Znaczy, mnie nie razi sam projekt poszukiwania tu tego typu połączenia, bo myślę, że to jest z ducha tomaszowy sposób myślenia. Po prostu jeśli jakakolwiek refleksja ma pozostać żywa, no to ona musi szukać dla siebie współczesnego kontekstu, inaczej będzie wyłącznie historia filozofii czy historia teologii. Natomiast ja przyznam się, że ja w ogóle dość krytycznie patrzę na pomysły metafizyki, które nie próbują odnosić się do fizyki. Metafizyka u Arystotelesa to jest zbiór pism, które, jak wiadomo, następują po fizyce. Różne są hipotezy na temat jakby genezy samego pojęcia, czy być może to była po prostu tutaj materialny układ. Te pisma tak tam stały w bibliotece, w której powstawały, czy w której były zgromadzone. Natomiast ja myślę, że ta zależność
zależność jest dużo głębsza. Nie da się budować metafizyki w oderwaniu od podstawy empirycznej. Te wszystkie wielkie pomysły dotyczące metafizyki tomistycznej w XX wieku, one właściwie lekceważyły ten empiryczny kontekst, z którego należy metafizykę wyprowadzić, poza właściwie jednym nurtem, który w Europie mało do dziś jest znany, szkoły River Forest w Ameryce, prowadzonej przez Dominikanów. Oni mieli niesłychanie ambitny pomysł wyprowadzenia metafizyki Tomasza, ukazania metafizyki Tomasza jako wypływającej z refleksji empirycznej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie pomysły egzystencjalnego tomizmu, także tego transcendentalnego tomizmu, one rozpoczynały się właściwie w punkcie wyjścia, który wydawał się z perspektywy współczesnej nauki niezaskarżalny, prawda? No bo to budowaliśmy paralelnie pewien świat interpretacji metafizycznej wobec nauk empirycznych, natomiast no równocześnie tak naprawdę to było to budowanie na lodzie. No niekoniecznie, bo jeszcze była biologia. Znaczy, niektórzy tomiści nie zaczynali od fizyki, która ma ten drobny kłopot, że często bywa fizyką teoretyczną, czyli też budowaną na płaszczyźnie pewnej teorii, której sami fizycy nie nazywają filozofią czy metafizyką, ale która zawiera w sobie pewne rozstrzygnięcie metafizyczne. Tak, brzytwa Okhama we wszystkich naukach szczegółowych jest założeniem metafizycznym. Abstrahujemy w wyjaśnianiu od istnienia bytów niepotrzebnych, co ostatecznie oznacza, abstrahujemy od istnienia Boga. Ale na biologii budowano. No, to Claude Tresmontaigne jest przykładem człowieka, który próbował, uczeń Gilsona, próbował budować metafizykę czy filozofię przyrody i metafizykę na biologii współczesnej, co jest też piekielnie trudne, bo ta fizyka się zmienia. I biologia, i nauki empiryczne zmieniają się w tempie oczywiście, światła. Zresztą, żeby być sprawiedliwym, jeśli wolno ten wątek jeszcze chwilkę kontynuować, to trzeba też dodać, że wszystkie pomysły właśnie dwudziestowiecznej metafizyki, które próbowały wyprowadzić tomizm też z jakiegoś takiego pojęciowego getta, jeśli tak można powiedzieć, prawda? I skonfrontować go ze współczesnymi prądami myślowymi, ale równocześnie miały ten minus, że trochę budowały na lodzie, bo zaniedbywały pokazywanie związku metafizyki z badaniami empirycznymi. One w taki sposób właśnie sytuowały refleksję metafizyczną nieprzypadkowo. Próbowały myśleć w kontekście ideału nauki, który stał się bardzo, bym powiedział, platoński po sprawie Galileusza, między innymi. Ona też tutaj miała duży wpływ na sposób myślenia o naukowości i o nauce, prawda? Wydawało się, że Arystoteles jest już tutaj całkowicie nie do wykorzystania i należy go przekroczyć, odrzucić. W związku z tym ten pomysł budowania metafizyki właściwie bez związku z naukami empirycznymi, poza nielicznymi wyjątkami. Wróćmy na chwilę do Jana Pawła II. Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jeszcze nie Jan Paweł II, kończył seminarium. On skończył specyficznie seminarium, bo kończył je krócej, w specyficznych warunkach, ale kończył seminarium w latach 40., czyli w okresie już po słynnej encyklice Leona XIII Eterni Patris, która wzywała do odrodzenia studiów tomistycznych. Ona zaskutkowała, tak można powiedzieć, zaskutkowała badaniami bardzo szerokimi, które doprowadziły do odrodzenia zainteresowania samym Tomaszem, a nie tylko tomizmem. To przykład wymienianie już Gilson i Maritain, którzy zresztą doszli do Tomasza trochę bocznymi drogami, tak można powiedzieć, w Polsce profesor Stefan Świeżaski. Niekoniecznie Eterni Patris tutaj była rozstrzygająca, ale też masa innych myślicieli. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ta encyklika też spowodowała, powiedziałbym, takie mocne wprowadzenie tomizmu do programów ponownych, do programów seminaryjnych. Jaki to był tomizm? Ten, którego się uczono w seminariach. Ja się nie pytam już o ten odradzający się tomizm tomaszowy, o tak go nazwę, który też już jakoś funkcjonował, ale o to, z czego
kleryk w tym czasie mógł się nauczyć w seminarium o Tomaszu i czy to rzeczywiście był tomizm? Na pewno była to próba precyzyjnego myślenia i na tym polega, myślę, wielkość do dzisiaj propozycji z pierwszej połowy XX wieku. Pisano podręczniki, w których wszystko miało, przynajmniej ambicje, się ze sobą logicznie wiązać i z siebie wynikać, prawda? To oczywiście wiązało się z pewnym kostiumem pojęciowym, który robił bardzo złe wrażenie, no bo jak w XX wieku tłumaczyć, nie wiem, rzeczywistość sakramentów, odwołując się nieustannie do pojęć typu możność, akt, materia, forma. Ten techniczny język, on nie nadawał się wprost do jakiegoś duszpasterskiego przekładu, prawda? Znaczy, trzeba było tutaj dokonać wysiłku, żeby z takiego opisu uczynić coś, co będzie dużo bardziej strawne. Natomiast wielkość, myślę, mimo wszystko scholastyki pierwszej połowy XX wieku polegała na tym, że ona dawała podstawę do dyskusji. Ona dawała język, mimo wszystko, który był wspólny w teologii aż do Soboru Watykańskiego II. Miało to swoje koszty. Myślę, że tutaj wielkim zaniedbaniem właśnie teologii tomistycznej pierwszej połowy XX wieku było za mało nacisku na próby, nie tyle może skonfrontowania, bo jak mówiliśmy, takie były ze współczesną myślą, tego typu próby podejmowano, ale przetłumaczenia tych podstawowych, najważniejszych intuicji na jakiś normalny ludzki język. Ja myślę, że każda refleksja, jeśli ona ma być gdziekolwiek przyjęta i wchłonięta, to trochę musi być taka jak, nie wiem, jak ciastko z galaretką na wierzchu, to znaczy musi być twarda podstawa, później musi być ten cały nudny środek, prawda, którego czasami jako dzieci próbowaliśmy uniknąć, i na górze musi być galaretka, czyli to, co wydaje się najatrakcyjniejsze, to, co porywa, to, co jest próbą przetłumaczenia najważniejszych intuicji na język, który jest w stanie przekonać kogoś, człowieka z ulicy poniekąd. Ja myślę, że refleksja tomistyczna w ogóle walkę o tą galaretkę zaniedbała. Trochę z takiego poczucia, że jest tak spójna, że jest propozycją tak już ostateczną, całościowej właśnie wykładni, tajemnicy Boga, świata i człowieka, że bez niej nie da się w ogóle żyć. Wszyscy muszą się do niej odwoływać. Ja bym powiedział, to jest dość naturalne. To jest doświadczenie studenta filozofii, który wchodzi w świat i rzeczywiście na początku to się wydaje piekielnie nudne. To nie ulega wątpliwości. Przydarcie się i przez Tomasza, i przez Arystotelesa, i przez ich komentatorów. I przez Hegla, to też sobie dodajmy, bo to niektórzy myślą, że to właśnie ten świat jest inny. Hegel jest też dramatyczny. Heidegger już jest zupełnie dramatyczny. Ale wymaga pewnego wysiłku. Natomiast jak się ten wysiłek dokona, to wszystko staje się jasne. Ja mówię teraz o Tomaszu i Arystotelesie. Staje się tak jasne i tak oczywiste, że jak człowiek przeskoczy ten moment zrozumienia, to już potem mu się wydaje, że każdy to rozumie. Pytania są, natomiast wydaje mu się oczywiste, że każdy tak rozumie jak on. Znaczy to, ja powiem tak, moje doświadczenie dokładnie jest takie, że jak dziecko się mnie o coś pyta, to ja w naturalny sposób, jak chcę wyjaśnić mu na przykład, że coś się zmienia, ma swoją tożsamość, odwołuję się, słuchaj Marysiu, tu jest forma i materia, albo akt i możność, albo istota i istnienie. Jedno generuje stałość, drugie generuje zmianę, ale tworzą razem całość. I nie mam od tego ucieczki i nawet nie szukam innego języka, bo uważam, że to jest oczywiste. Tak, ja się zgadzam, że takie niebezpieczeństwo tkwi właściwie ja w każdej... Ja nie mówię, że to jest niebezpieczeństwo, to jest siła też. Znaczy, ale ja wiem, ale ja jednak bym postulował, żebyśmy próbowali poszukiwać jakiegoś języka, który lepiej dzisiaj pasuje do naszej wrażliwości, po to, żeby te najważniejsze, najistotniejsze intuicje związane z tomizmem sprzedać szeroko. Rozumiem, natomiast chcę trochę powiedzieć, że Jan Paweł II coś takiego próbował zrobić. Przejął tą twardą podstawę tomizmu. Tak mi się wydaje. Próbował dodać do niego galaretkę Schellera. Że on z gruntu, jeśli chodzi o te najważniejsze wszystkie swoje intuicje, był tomistą, tak, znaczy najgłębiej. To po pierwsze dotyczy to podejścia do relacji rozum-wiara, prawda, co wyraziło się świetnie w Fides et Ratio, prawda, ale to dotyczy także roli antropologii.
Mówiliśmy już o tym wcześniej. No to Redemptor Hominis. Tomasz zaczyna wprawdzie od w swojej sumie teologii od części o Bogu, natomiast pamiętajmy, że największa, najbardziej rozbudowana część w jego sumie to jest Secunda Pars, która jest refleksją o człowieku, o człowieku jako obrazie Bogu, Boga, i to jest właśnie rozpisane na tysiące stron. Analiza rozpisana na tysiące stron. No i wreszcie ja myślę, że no ten tomistyczny, wbrew pozorom, szacunek do innego sposobu myślenia. Próba dialogu ze wszystkim, co istotne w czasach, w których żyje. No to też Karol Wojtyła nauczył się tego od świętego Tomasza. Jak historycy już dawno zauważyli, Tomasz jest myślicielem, który bardzo rzadko używa w swoich dziełach słowa stultus. To właściwie to się dwukrotnie pojawia wtedy, kiedy mowa jest o tym, że Bóg jest materialny. Prawda? No w tym momencie Tomasz nie wytrzymał. Natomiast właściwie każdy z poglądów, które dyskutuje, stara się obejrzeć bardzo uważnie i stara się wydobyć właściwie z każdej refleksji to, co wydaje mu się w niej prawdziwe. Dlatego też Tomasz jest może dla naszej mentalności dziś tak trudny, bo to jego uważne rozróżnianie, pokazywanie bardzo często dwóch aspektów, kiedy mowa jest o jakichś złożonych zagadnieniach, no nas denerwuje. My byśmy chcieli iść szybciej do przodu, czegoś bardziej błyskotliwego. Natomiast Tomasz stara się być wierny analizie każdego przejawu bytu, bo wie, że to jest przez Boga stworzone i w związku z tym, jeśli to nam na naszej drodze zostało dane, to w tym jest jakieś światło, które trzeba potrafić przez racjonalne refleksje mam takie wrażenie, jakbym słuchał nie tylko o świętym Tomaszu, ale też jakbym słyszał swoje myśli, jak czytałem Mężczyzną i Kobietą i Niewiastą stworzył ich. To niby były katechezy, ale w rzeczywistości to jest bardzo podobny sposób rozumowania. Bardzo szczegółowe rozkładanie każdego elementu opowieści biblijnej o człowieku z odniesieniem do bardzo konkretnych, także całkiem świeżych odkryć, bardziej filozofii niż nauk szczegółowych, tak można powiedzieć, ale do tego elementu za chwilę wrócimy. Na razie zapraszam na krótką przerwę. Naszym gościem jest ojciec dr Michał Paluch, dominikanin, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.